Cześć, 22 września, czyli na równe 2 miesiące przed planowaną premierą. W dniu dzisiejszym został zapowiedziany kreator postaci. Czy jest to coś, co w jakiś sposób wpłynie na waszą rozgrywkę? No tutaj zachodzą dwie możliwości. Jeżeli gracie na singlu, no to wpłynie tak dosyć, powiedziałbym, średnio, to znaczy jeżeli do gry nie trafi widok TPP, czyli trzecioosobowy z zapleców, taki jaki znacie z moda z 19, no to generalnie tyle co pocieszycie się podczas kreowania tej postaci, bo generalnie dalej już jej nie uświadczycie, to znaczy będziecie mogli ją oglądać tylko i wyłącznie w kabinie pojazdów. Więc dla singla generalnie kreowanie tej postaci będzie no takie sobie średnie, natomiast będzie kapitalne dla osób, które grają na multiplayerze, bo różnorodność będzie naprawdę ogromna. No i spotkanie dwóch identycznie ubranych postaci pewnie będzie naprawdę trudne, a te stroje, które będą dostępne, naprawdę potrafią być bardzo ciekawe. Dobra, przejdźmy do tego, jak to wszystko wygląda. Otóż na samym początku macie tutaj takie sobie oto menu, które składa się z kilku elementów. Pierwszym elementem jest tak jakby tworzenie samej sylwetki tego naszego bohatera, naszej postaci, czyli mamy tutaj 6 modeli przewidzianych dla mężczyzn oraz 6 modeli przewidzianych dla kobiet, więc będzie w czym wybierać. Następnie, jeżeli dobierzecie sobie już tak jakby no cały taki ten zarys postaci w zależności od waszych preferencji, to następnym krokiem jest dobranie fryzury. No i znowu tutaj mamy dosyć sporą pulę tych fryzur, bo mamy tutaj 4x4, czyli 16 fryzur do wyboru będzie. Jeżeli wybierzecie fryzurę, to krok kolejny, będziecie mogli zdecydować o kolorze włosów, więc naprawdę można poszaleć, bo rozpiętość kolorów jest dosyć duża, każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejny krok to decyzja o tym, czy będziecie w tej postaci chcieli mieć brodę. No i tutaj, jak widać, jest kilka możliwości. Jeżeli ktoś jest wielbicielem wąsów, to może zastosować wąsy, może nie stosować brody, może zastosować same wąsy, może je połączyć z brodą, tak jak tutaj widać na tej postaci. Co kto woli, co się komu podoba. Kolejny krok to strój. Tylko tutaj to są takie gotowe stroje, tak? Tam za chwilkę będą stroje podzielone na część górną, część dolną, natomiast tutaj mamy stroje takie gotowe. Jest nawet strój pszczelarza, swoją drogą ciekawe, czy ule będą w grze. Jest też strój taki typowy motocyklowy, trochę taki podchodzący pod crossa, jest strój kowboja, jest strój pilarza, także coś, jeżeli ktoś jest fanem leśnictwa, to znajdzie coś dla siebie. No i są też stroje tak jakby dedykowane dla marek, czyli no wiadomo, tutaj licencje zagrała kasa, wiadomo o co chodzi. Kolejna rzecz, ok, dobra, i teraz to jest to, co mówiłem, czyli tutaj możemy dopasować sobie górną część stroju. Chyba z tych wszystkich to ta kurtka prezentuje się najlepiej, ale generalnie patrząc na to, jakie stroje są dostępne, to naprawdę będzie można skomponować dosyć ciekawą postać, jeżeli chodzi o strój. Teraz tutaj mamy spodnie, tak, czyli spodnie mamy, też mamy takie standardowe, typu tam jeansy, jakieś bojówki, coś takiego. No i mamy też brandowane, czyli te wszystkie, które gdzieś tam mają związek z jakimiś tam licencjami. Butki, no wiadomo, no takich butów nie mogło zabraknąć, tak jak to tutaj widzimy, no te buty będą obowiązkowe, więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie zrobić taką typową postać, to nie będzie problemu. Z przebieraniem się pewnie też nie będzie problemu, podejrzewam, aczkolwiek nie wiem czemu ta przebieralnia jest tutaj w garażu i są tam drzwi panelowe unoszone do góry, ale mniejsza z tym, no może w garażu przecież też się można przebierać, dlaczego, żeby nie. Co mamy tam dalej jeszcze oprócz tych butów? Oprócz tych butów mamy nakrycia głowy, no i tutaj z tych nakryć fajny jest ten kask motocyklowy, pojawia się tutaj drugi kask, też fajnie to wygląda. Kapelusze też są do wyboru, o, jest nawet beret tenkowy, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić takiego gościa, poczekajcie, wrócę się tutaj trochę wcześniej,
Dobra, mamy powiedzmy koszulę flanelową, ewentualnie taką z kamizelką. Do tego dorzucamy sobie powiedzmy takie dżinsy. Dokładamy do tego zielone kalosze. Na górę zarzucamy beret z antenką, no i mamy klasykę, tak? Tutaj też są fajne kaski, jest kask skwarny, są kaski ze Stila, są jakieś też tam widać niżej czapeczki z Case'a, z John Deere'a, nawet dwie z John Deere'a, więc tutaj będzie dosyć duża różnorodność. Są też rękawice, rękawice też są brandowane, ale rękawice są brandowane z tego względu, że stroje, które będą się pojawiały, no to będą też związane z, no po prostu z tymi markami jako całe komplety, tak? To Wam też za chwilkę pokażę. No i tutaj jeszcze są okulary. To jest cały kreator postaci, jeżeli tutaj mówimy o okularach. No tych okularów też jest troszeczkę, każdy znajdzie coś dla siebie. Także jeżeli chodzi o kreowanie postaci, to naprawdę można tutaj zrobić kogoś pokroju Chucka Norrisa, nawet jak komuś się będzie bardzo nudziło. No i teraz jeżeli chodzi o te rzeczy brandowane, to tutaj jest przykład bluz. Na przykład mamy bluzę Case'a. O, poczekajcie, zmienię sobie kolor. Mamy bluzę Case'a, mamy bluzę tutaj jeszcze z Klasa, mamy bluzę z John Deere'a, tu mamy Massey Ferguson'a. Tu też mam jeszcze jedną John Deere'a, tu New Holland'a, także no jest naprawdę w czym wybierać. Jeżeli chodzi o buty, to też tutaj jest spory rozrzut, będzie można sobie dopasować rodzaj obuwia, taki jaki będziemy chcieli. No i tutaj macie przykładowe stylówki zaproponowane przez twórców, jest to pokazane, jak można się ubrać, jak można wyglądać, także no zobaczcie sami, że no rozrzut i rozstrzał w tym ubiorze jest no naprawdę duży, także jest coś na zimę, jest coś na jesień, jest też coś na lato, jest też coś dla osób, które powiedzmy, o, macie tutaj ten strój, to jest taki trochę bardziej jego kardowy strój niż krasowy, tutaj macie coś typowo do lasu, także naprawdę jest tego ogrom. O, tutaj jest fajny z Case'a ten komplecik z tą czerwoną bluzą, no z Klasa to taki typowy kombinezon, z Fenda również. No i ten mi się strasznie podoba, jeżeli chodzi o pracę leśną, no to ten skuskwarny, ten pomarańczowy naprawdę jest świetny, także ogrom tego wszystkiego jest naprawdę, no może nie przytłaczający, ale w porównaniu do kreowania postaci w 19, no to sami zobaczcie, że naprawdę na multi, jeżeli ktoś będzie chciał się pobawić, będzie ileś tam osób na serwerze, o, ten z New Holland'a w sumie też się nawet fajnie pokazuje z tą niebieską koszulką, więc generalnie naprawdę na multi będzie ciężko trafić osoby, które ubiorą się dokładnie tak samo, bo poczynając od samego modelu postaci, od zarostu, od koloru włosów, na ubiorze kończąc, to naprawdę jest bardzo dużo kombinacji. No i tak jak mówiłem, na multi ok, będzie to miało zastosowanie, na singlu pewnie się trzecioosobowej kamery nie doczekamy ze względu na ten dziwaczno-pokraczny model chodzenia postaci. Jak używaliście moda w 19, to wiecie, o co chodzi. Więc tutaj pewnie nic takiego się nie pojawi, bo jeżeli miałoby się pojawić, to pewnie zapowiedzieliby to już teraz, że hej, słuchajcie, macie fajne tutaj, fajne stylówki na multi, ale na singlu też się pocieszycie, bo wprowadzamy Wam kamerę trzecioosobową, więc no, tego nie zrobili, więc nie spodziewałbym się tutaj już rewelacji w tym kontekście, a szkoda, bo no, ten widok oryginalnie, który jest, no to czy podchodzicie do motocykla, czy podchodzicie do samochodu, czy do ciągnika, czy do gigantycznego kombajnu, no to nie macie tak jakby punktu odniesienia, bo widzicie cały czas w zasadzie wszystko z tej samej perspektywy, natomiast grając z kamery z zapleców, podchodząc do ogromnego kombajnu, stając na wysokości koła, no to fajnie jest widać, jak ta maszyna jest duża, tak, więc no jest kilka plusów zarówno jednej kamery, jak i drugiej, ale nie o tym teraz. No cóż, zostało 2 miesiące, cały czas czekamy na zwierzęta, cały czas czekamy jeszcze na jakieś tam dodatkowe nowości związane z łańcuchem dostaw, bo też ich nie było nic o szklarniach, no jest jeszcze trochę rzeczy, które gdzieś tam zostały albo nie do końca zapowiedziane, albo gdzieś tam, które się pojawiały w Q&A i była mowa o tym, że są work in progress. No i przede wszystkim to tajemnicze menu pracownika,
które być może zestawione jest na sam koniec. Czy będzie petarda, czy nie, zobaczymy. Wiemy tyle, ile wiemy. Czekamy na piątek i na fact sheety, bo wiadomo, zawsze w piątki te fact sheety się nowe pojawiają, będą odsunięte kolejne maszyny, a cóż to będzie, no to zobaczymy. Ok, ode mnie to by było na tyle. Cześć.